Kornwalia. Dawno temu, kiedy Imperium Brytyjskie rządziło na morzach, przepłynięcie Atlantyku było równie trudne jak zdobycie alpejskich szczytów na bosaka. Przeprawa przez ocean zajęła Kolumbowi 66 dni. Dziś z Londynu do Nowego Jorku leci się Concordem nieco ponad 3 godziny. To postęp. Mnie się nigdzie nie śpieszy. Dzień dobry. April Mallory? Szuka pan kapitana Williamsa? Zawołam go. Bill? Idę. O co chodzi? Przynieś butelkę tego pysznego rumu. Co słychać, piracie? W porządku. A u ciebie? Nie narzekam jak na swój wiek. Rum marynarzy. Mój kumpel przywozi go z Barbados. Trzymałem tę butelkę, żeby wypić zdrowie starego przyjaciela. Simona Templera. Święty. W roli głównej Roger Moore. Skarb piratów. To był huragan. Wiatr niemal unosił statek w powietrze. Chińczyk był pijany jak Bela i szalał ze strachu. Czaił się na kwatermistrza z metrowym nożem. Ostatnio miał 1,5 metra. Oberwiesz za to. W tamtej chwili rozciąłem mu twarz od oka po brodę. Minęło 30 lat, a on wciąż mi się śni. To wszystko święta prawda. Niech mnie piorun trzaśnie, jeśli kłamie. Przestraszyłeś się? Tak jest co wieczór? Tak. Bardzo go lubisz. Praktycznie mnie wychował. Długo tu jesteś? Od 12 roku życia. Martwię się o niego. Czemu? Jest podenerwowany. Jakby miało stać się coś złego. Przynieś płaszcze. Dopijajcie. Nadciąga sztorm, a jest już późno. Zbierajmy się. Do dna. Było mi miło, panie Templer. Oby złowił pan rekina. Wiedział pan, że Bill został pisarzem? Czytałem jego książkę. To stek bzdur. Nie umiesz czytać. Czyta lepiej niż ty piszesz. Ta historyjka o skarbie jest stara jak świat. Posprzątam. To był wspaniały wieczór. Za dużo gadam. Oni to lubią. Co z twoją książką? To prawda? Każde słowo. Mam dla ciebie egzemplarz z autografem. Niebezpieczny skarb Robert Doan. Dlaczego użyłeś pseudonimu? Nie chcę rozgłosu.
Podaj nam, Rumi, dwie szklanki. Napijmy się. Wszystko ci opowiem. Zostaw to, skarbie Simon, i ja chcemy pogawędzić. Tylko nie siedź do późna. Obiecuję. Dobranoc. Nie chciałem mówić przy April. Użyłem pseudonimu, bo się boję. Czego? Przeszłości. Nie zaprosiłem cię tu, żebyś polował ze mną na rekiny. Przyszło mi to do głowy. Zacznę od początku. To było zaraz po wojnie. Miałem dość nazistów i ich torped. Było mi żal chłopców, którzy zginęli. Ja i mój kumpel, Tom Mallory, ojciec April, kupiliśmy szkuner, Zachodni Wiatr. To był piękny statek. Transportowaliśmy cukier i rum z Antylii na Florydę. Bardzo szybko interes się rozkręcił. Przy każdym kursie mieliśmy pełne luki towaru. Kto to może być? Zepsuł mi się wóz. Już zamknięte. Muszę przenocować. Mamy komplet. W taką pogodę nie wyrzuca się nawet psa. Zachodni wiatr. Znałem kiedyś starszego oficera, Toma Mallory'ego. Na pewno nie znajdzie się dla mnie łóżko? Wystarczy, żeby było suche. Przygotuję pokój. Zrób to. Czołem, chłopczyku. Skąd jesteś? Z okolicy. Znasz Billa? Jego zapytaj. Room. Bar zamknięty. Nie dla mnie. Dla wszystkich. Zaczekam. Pokój gotowy. Nalej mi rumu. Przyniosę szklankę. Ta wystarczy. Gdzie mój pokój? Numer 3, po schodach i w prawo. Gościnny jesteś. Czekałem 15 lat, żeby z tobą pogawędzić. Wytrzymam do jutra. Dziękuję, że milczałeś. Nie było łatwo. Kto to? Nazywa się Jim Reston. Był bosmanem na moim statku. Czego chce? Nie mam ochoty rozmawiać. Położę się i wszystko przemyślę. Przepraszam.
Jak mnie znalazłeś? Wydałeś książkę. Myślałeś, że pseudonim mnie zmyli? Czytałeś? Przy 50. stronie byłem pewien. Gdzie mapa? W skrytce bankowej w Londynie. Kłamiesz. Jesteś kłamcą i mordercą. To był wypadek. Więc dlaczego to ukrywałeś przez tyle lat? Za wypadki nie grozi, stryczek. Kłóciłem się z Tomem tamtej nocy. Tak było. Wiem. Nie chciałem go zabić. Straciłem panowanie. Upadł i uderzył się w głowę. Kiedy go obróciłem, już nie żył. I wyrzuciłeś go za burtę. Byłem przy tym. Zrobiłem wszystko, żeby to odpokutować. Kiedy zmarła jego żona, zająłem się ich córką. Pomagałem jej jak mogłem. Posłałem ją do szkoły. Wyrzutami sumienia okupiłem swój czyn. Na tym nie koniec. I nie mówię o pieniądzach. Mam ich pod dostatkiem. Choć będę miał więcej, kiedy dasz mi tę mapę. Nie mam jej. Kłamiesz. Dasz mi ją. Inaczej powiem dziewczynie, że zabiłeś jej ojca. Świnia. Mapa jest tutaj. Tak. Skarb nie istnieje. Nieprawda. Tracisz czas. Wszystko wiem, rozumiesz? Więc mi powiedz. Co się stało? Wezwij lekarza. Zaczekaj. Mam sporo do powiedzenia i tak mało czasu. O skarbach piratów krąży wiele legend. Ten istnieje naprawdę. W modelu statku, w kabinie, jest kawałek papieru. Przynieś go. To twój spadek, April. Jestem ci to winien. Odpowiadam za śmierć twojego ojca. Nic nie mów. Skarb jest wart miliony. Jest na Wyspach Dziewiczych. To 1/3 mapy. Napisałem książkę, żeby właściciele pozostałych kawałków przyjechali. Nic nie mów. Próbowałem ci to wynagrodzić, April. Co mam zrobić? Zostań tutaj.
Poprowadź knajpę, jest twoja. Mówię o skarbie. Wierzysz w to? Słyszałem tysiące historii o skarbach ukrytych na Karaibach. Niektóre z nich są prawdziwe. Większość to banialuki. Faktycznie pirat czarnobrody żył w XVIII wieku. Jednak szanse na odnalezienie jego skarbu wynoszą 1 do miliona. Nie powiedziałbym. Pasuje. Tak, panno Mallory. Kapitan Williams dokładnie opisał panią w książce. Kim pan jest? Nazywam się Raoul. To pan Templer. Miło mi. W samą porę. Nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkam na Wyspach Dziewiczych. Przeczytałem książkę kapitana i przyleciałem do Anglii, żeby się z nim spotkać. Wczoraj dowiedziałem się, że nie żyje. Przyjechałem złożyć kondolencje i porozmawiać ze spadkobiercą. Właścicielem mapy. Tak. Wierzy pan, że skarb istnieje? Tak, i oferuję pani spółkę. Podzielimy go na trzy. Kto dostanie trzecią część? Mój przyjaciel. Poznacie go. Na pewno. Nie ufa mi pan. Czy to takie dziwne? Dwa dni temu kapitan zginął przez tę mapę, a pan zjawia się z jej drugim kawałkiem. Nie sądzi pan, że miałem coś wspólnego z jego śmiercią? Czyta pan w myślach? To niedorzeczne. Mnóstwo ludzi wie, że skarb czarnobrodego istnieje. Od kiedy kapitan wydał książkę, wielu wiedziało, że ma część mapy. Dlatego tu jestem. Nie mamy czasu do stracenia. Mamy lecieć na Wyspy Dziewicze? Następnym samolotem. Moja łódź już tam czeka. Lecimy? Czemu nie? Mam piracką naturę. Oby traktował pan poważnie tę wyprawę. Skarb czarnobrodego wart jest 7 milionów funtów. Jesteśmy na miejscu. Antyle. Nie ufasz Raoulowi? Nikomu nie ufam. Nie podoba mi się to spotkanie. Dlaczego na jego łodzi, a nie na neutralnym gruncie? Kto jeszcze tam będzie? Właściciel trzeciej części mapy. Od 3 tygodni siedzimy na tej łodzi. Lada chwila ruszymy do akcji. Ci ludzie mają mapę? Oczywiście. Nie zadawaj głupich pytań. Jeśli jutro nie zaczniemy szukać skarbu, wracam do domu. Niby jak? Wpław? Mam już dość. Hamuj swój włoski temperament, bo dostaniesz pasem. Masz 26 lat i wiesz, co robisz na tej łodzi. Jeśli ci się nie podoba, wysiadaj. To pewnie oni. Miss Mallory? Hello. Mr. Templer? Delighted to see you again. Miło panią widzieć. Zapraszam na pokład. Panna Cavallini. To pan Templer. Jack Forrest, nasz wspólnik i przykrywka. Witam. Przykrywka? Nie muszę mówić, jak bardzo zależy nam na dyskrecji.
Pan Forrest jest producentem filmowym. Przebywa na wyspach w poszukiwaniu planów zdjęciowych. Możemy płynąć dokąd zechcemy i nikt nie będzie zadawał pytań. Jeśli znajdziemy skarb, a wierzę, że tak będzie, nikt się o tym nie dowie. W przeciwnym razie spotkają nas niemiłe konsekwencje podatkowe. Logiczne. Kiedy zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Za godzinę? Człowiek czynu. Wyjmijmy mapę. Po co? To oczywiste. Nie. Obejrzymy mapę dopiero na wyspie. W ten sposób nikomu nie przyjdzie do głowy działać w pojedynkę. Ruszajmy. Mamy czas. Motorówką dopłyniemy na wyspę na długo przed nimi. Pamiętaj o broni. Podoba ci się? Jest cudownie. Kiedy myślę o tych pieniądzach, zaczekaj, aż będą twoje. Jesteś pesymistą. Realistą. Raul zjawił się jak na zawołanie. Bądź ostrożna. I weź to. Jesteś okrutny. Zamknij się i zrób coś do jedzenia. Chcesz się mnie pozbyć? Nie uda ci się. Wyrzucisz mnie, a ja mam grzecznie wrócić do Neapolu? Nic z tego. Powiem wszystkim. O czym? Że znalazłeś skarb. Rząd zabierze połowę w podatku. Ty głupia włoska. Obejdzie się bez tego. Pilnuj swoich spraw. Na statku nie wolno bić kobiet. Dziękuję za pomoc. Drobiazg. Kocha pan pannę Mallory? Ledwie ją znam. Więc nie będzie pan miał nic przeciw, jeśli jej część skarbu... Mów dalej. Możemy się dogadać. Kiedy dopłyniemy na wyspę? Przed świtem będziemy na miejscu. Jest. To Gordaki. Jaka piękna i spokojna. Oby. To wyspa wulkaniczna. Myślisz, że jest bezludna? Mam nadzieję, nie zniósłbym kanibali. Pierwej udaj się do stołu i poszukaj łuku z czaszek. Od kolców odmierz 38 stopni na północny wschód ku północy. 10 łańcuchów ku Syzyfowi. Z greckiej mitologii król Koryntu. Pierwej udaj się do stołu? To bez sensu. Chwila. Ta góra. Wygląda jak stół. Mamy na nią wejść. Ciężka wspinaczka. Dacie radę? Żartujesz? Tęsknię za psychiatrą. Wyobraź sobie, że masz papugę i opaskę na oku. To szaleństwo. Łuk z czaszek.
A gdzie kapitan Kidd? Czarnobrody znał się na żartach. Podobno trzeba było 5 kuli 20 szpad, żeby go zabić. Nie ma już takich jak on. Ponoć pili rum z prochem. To niemożliwe. Mieli wystrzałowe humory. Puszczę to w niepamięć. Co mówi mapa? Poszukaj łuku z czaszek. Od kolców odmierz... Oto i kolec. Wszystko się zgadza. 20 milionów dolców. Odmierz 38 stopni na północny wschód ku północy. 10 łańcuchów... Czego? Jeden łańcuch to 20 metrów. Prędzej. To tamten szczyt. 10 łańcuchów to 200 metrów. Odmierzę. Dwieście. Tu są same skały. Za daleko poszliśmy. Niemożliwe, to dokładnie 200 metrów. Raczej kilometrów. Zboczyliśmy. Sprawdzaliśmy kurs. Może kompas się zepsuł. Co mówi legenda? 10 łańcuchów ku Syzyfowi. Syzyf. To ta skała. Syzyf toczył głaz pod górę i gdy był u szczytu, głaz wypadał mu z rąk. Chodzi o ten głaz? To wejście do jaskini. Waży kilka ton. Za nim jest skarb. Do dzieła. Potrzebny nam dynamit. Jest na statku. Mamy zawrócić? Ściemnia się. Przenocujemy tu. Rano pójdę po dynamit. Rozpalmy ognisko. Znaleźli. Jutro rano ruszamy do akcji. Schowajcie się za skałę. Weź torbę. Trzy laski wystarczą, jeśli dobrze je ulokujemy. Wsunę je za głaz, wysadzi go na zewnątrz. Ciekawe, jak go tu ustawili. Siłą mięśni, tak jak zbudowano piramidy. Gotowi? Czemu nie? Uciekajmy. Stopa mi uwięzła. Pomóżcie. Zostaw go.
Spróbuję ją wycofać. Nie mogę. Nie zostawiaj mnie. Pomóż mi. Skacz. Jak stopa? Dzięki tobie ją mam. Rozczarowany? Czym? Tym, że żyję. Wyjaśnijmy coś sobie. Nie jestem twoją niańką. Jesteś tu, bo masz część mapy. Dostaniesz 1/3 skarbu, więc bierz na siebie 1/3 ryzyka. Wielkie dzięki. Sklepienie może runąć. Musimy zaryzykować. Niech dziewczęta zostaną. Wszyscy powinni narażać się w równym stopniu. Jasne? Nie musisz nas pouczać. Tutaj kończą się wskazówki. Nie wiem, co znajdziemy w tej jaskini. Jeśli ktoś chce się wycofać, niech zrobi to teraz. Ruszamy. Ślepy zaułek. Gdzieś musi być przejście. Patrzcie. Nie dotykaj. Co się dzieje? Nie obchodzi mnie, czy zginiesz. Jednak radzę ci się cofnąć. Wy też się cofnijcie. Szukanie skarbów bywa niebezpieczne. Chcesz zrezygnować? Dziękuję za ocalenie życia. Drobiazg. Ciągle to robi. Czarnobrody natrudził się, żeby zabezpieczyć skarb. Od teraz patrzcie uważnie pod nogi. Ta wyspa to wulkan. Czy idziemy w dobrym kierunku? Nie wiadomo. Zaznaczasz drogę powrotną? To oczywiste. Nie tylko to. Nie dowodzisz tą ekspedycją i nawet nie masz praw do skarbu. Chyba że chcesz zgarnąć działkę panny Mallory. Przestańcie. Pilnuję, żeby ją dostała. Zgodnie z wolą zamordowanego. Co to znaczy? Powstrzymajmy się. Jako producent filmów wie pan, że nie ma sensu kłócić się o skarb, zanim się go znajdzie. To logiczne. Spokojnie, w takim stanie nie zrobi nam krzywdy.
Z czarnobrodym nie było żartów. Wszyscy, którzy widzieli skarb, zginęli. Udało się. Są już w środku. Rozdzielmy się. Forrest i ja pójdziemy tędy. Spotkamy się za 20 minut. A co z nami? Zostańcie tu. Nie. Zamknij się i rób, co ci każą. Tak będzie bezpieczniej. Oszczędzajcie baterie. Mamy siedzieć po ciemku? Prawie jak w domu. Widzisz coś? To ślepy zaułek. Pójdziemy inną drogą. Kim był ten zamordowany? Bill Williams. Kto to? Znałeś go jako Roberta Doan. To on napisał książkę? Został zamordowany? Był opiekunem April i moim przyjacielem. Kto to zrobił? Ktoś, kto za nami idzie. Niejaki Reston. Poszli tędy. Strasznie tu. Boisz się? Żartujesz? Spójrz. Co to? Przejście. Sprawdźmy to. Nie zaczekamy na resztę? Zawsze słuchasz mężczyzn? Uważaj. Spróbuj postawić gdzieś stopę. Nie mogę. Podpieraj się stopami. Zaczep o coś. Pomocy. Simon. Pomocy! Tędy! Złap ją! Co się dzieje? Kolejna porcja ryzyka. Znaleźliście coś? Nie, a ty? Też nie. Odsuń się od krawędzi. Skarb! Jak się tam dostaniemy?
Co to? Kładka. Jack, wróć i powstrzymaj tych, którzy za nami idą. A skarb? Przypilnuję twojej części. April, oddaj mi broń. Trzymaj. Pomóż mi. Schowaj się. Odwróć się tylko powoli. Skarb Czarnobrodego. Wiedziałem. Opłaciło się. Oddaj sprawę. Co? Koniec zabawy. Gdzie Forrest? Poszedł przywitać twoich kumpli. Tych, którym dałeś sygnał. Te znaki na ścianach miały pomóc im tu dotrzeć. Nie wiem, o czym mówisz. Simon! Zaplanował to jeszcze zanim wylecieliśmy z Anglii. Spluwa. Oddaj panu Raulowi broń i rzuć tę wykałaczkę. Gdzie Forrest? Tom ułożył go do snu. Teraz pilnuje dziewczyny. Znasz powiedzenie o tym, kto śmieje się ostatni? Mam go zabić? Wolę metody Czarnobrodego. Zabij dziewczynę, jeśli będzie czegoś próbował. Pomóż mi. Stać. Rzućcie broń. Wszystko przepadło. Na zawsze. Nie wszystko. Weź go. Nie mogę. Jack?
Dziękuję. Chcę ci coś powiedzieć na osobności. Jednak to Czarnobrody zaśmiał się ostatni. Tak myślisz? Weź go. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzostyński.